Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jest Renegat i ja witam was, moi drodzy, w moim kolejnym już odcineczku z naszego kochanego horrorka z serii pod tytułem Zagrajmy w Wick. I drodzy kochani, na sam początek ogłoszenie parafialne. Na zakończenie poprzedniego odcinka obiecałem wam jedną rzecz. Obiecałem wam, że nagram wam dodatek do gry, który się nazywa No Way Out, albo A No Way Out, już nie pamiętam konkretnie. W każdym razie, no cóż, troszeczkę plany się zmieniły. Niestety dodatku nie będzie z przyczyn niestety niezależnych ode mnie, jak to zwykle bywa. No więc na razie będzie po prostu bez tego dodatku. Nie wiem czy go nagram w przyszłości. Może go nagram, może go nie nagram, zobaczymy. W każdym razie już się nie zamierzam tutaj tłumaczyć, bo to nie ma totalnie żadnego sensu. W ogóle chciałem nagrywać w bluzie, ponieważ jak jestem w bluzie, ubieram bluzę, ponieważ mi zimno, tak jest mi zimno. A kiedy ubieram już tą bluzę, to jest mi gorąco i tak właśnie można w kółko lecieć. Raz zimno, raz gorąco, ale nie wiem, ja mam już takie centralne ogrzewanie w sobie, że się tak wyrażę, które nie daje mi zbytnio poczucia, może niebezpieczeństwa, co po prostu komfortu. Bo nieraz w różnych durnych sytuacjach jest mi zimno, gdzie powinno być mi ciepło, albo kiedy powinno być mi ciepło, to jest mi zimno. No ja nie wiem, co tu się dzieje, co tu się odwala. Ale dobra. Jestem, drodzy kochani, zadowolony, ponieważ zacząłem się już uczyć tego kochanego angielskiego. No dzisiaj już jakieś 3 godziny mniej więcej poświęciłem na to i tak naprawdę bardzo się cieszę, że ten kopniak w tyłek dał mi po prostu takiego powera, dał mi tą motywację, żeby się w końcu z powrotem za to wziąć. Nie wiem, 1,5 miesiąca albo i nawet i dłużej miałem tą przerwę od nauki. W każdym razie, no cóż, no dałem radę przekroczyć próg, którego nie byłem w stanie przekroczyć te 1,5 miesiąca wcześniej. Dałem radę, dałem z siebie wszystko. Myślę, że z codzienną pracą, codzienną walką, codziennymi ćwiczeniami do końca roku 2020 może mi się uda coś fajnego ogarnąć z tym językiem. No mam taką nadzieję, no cóż, wierzę w siebie. Ale już skończmy z tym językiem. Ja oczywiście jestem cały happy, jestem cały radosny i się bardzo z tego cieszę. Jestem zadowolony z siebie, że jednak obudziłem tego swojego zwierza, które było cały czas ukryte we mnie. Ale drodzy kochani, skończmy już o angielskim, skończmy już o tym, czy jest mi zimno, czy gorąco. I skończmy o tym, czy będzie dodatek, czy nie. Seria nie została jeszcze zakończona. Dlaczego? Mówiłem wam, że będzie niespodzianka. Pomyślałem sobie w sumie, co zrobić, żebym mógł tego Wicka troszeczkę przedłużyć w czasie. Jak mówię, ja nie jestem takim youtuberem, który nagrywa grę tylko po to, żeby ją przejść. Mi tutaj chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, przede wszystkim dla siebie i dla was. I tu nie chodzi o to, żeby po prostu przejść grę i ją zakończyć serię. Tu chodzi o dobrą zabawę, czyli dobra zabawa równa się temu, żeby tą serię starać się jak najbardziej przedłużyć. Oczywiście nie mówię tutaj już na siłę przedłużać, ale wykorzystać ją do maksymalnych granic jej wykorzystalności, że się tak wyrażę. Nawet ja w języku polskim nie umiem się wysłuchać, a co dopiero o angielskim tu mowa. I właśnie na tym mi zależy, na tym mi zależy na moim kanale. Wybaczcie, że znowu spamię, ale to już tak wychodzi. I postanowiłem sobie, że Wick mi się bardzo spodobał, dlatego postanowiłem sobie, że rozpoczniemy sobie, że się tak wyrażę, nową serię z tej gry. Oczywiście nie będę dzielił tego na dwie osobne serie, to jest cały czas jedna i ta sama seria, tylko że teraz grę całą przyszliśmy, całą fabułę mamy odkrytą. Ale teraz chcę jeszcze się tutaj zabawić. I z tą zabawą może myślę, że zrobię przede wszystkim tak. Postanowiłem sobie, że nagram sobie... postanowiłem sobie wyzwanie. I ten odcinek będzie się nazywał Bez Świecy Challenge. Co to znaczy? Będę grał w Wicka, przejdę Wicka od nowa, od początku będę go przechodził. Tylko że tym razem, no myślę, że jak z nazwy nie trudno się domyślić, będzie to przechodzenie gry bez świecy. Czyli innymi słowy, po ciemku. I myślę, że będzie większa frajda, będzie po prostu dla was większa zabawa, a dla mnie większe nerwy i większe ciary. Ja przynajmniej na to liczę. Bo jeżeli chodzi o granie bez świecy, to nie wiem dokładnie jak to działa, jak działa skrypt gry, ale jeżeli chodzi mi cały czas po ciemku, to gra przede wszystkim się chyba przedłuża i jumpscary są częstsze oraz ataki, więc no
poziom jakby może wzrosnąć, ale też nie jestem pewny, czy to tak wygląda. To jest chyba losowe też bardzo możliwe. Jak mówię, ekspertem nie jestem w tej dziedzinie. Ale skończmy już gadać. Na sam początek jeszcze chciałem was tutaj z powrotem przywrócić do chaty, bo tam jeszcze mieliśmy parę dowodów. Drowning. Dobra, ja wam to pokazywam, ale wam pokażę to jeszcze raz. Tutaj mamy te cholerne plakaty. Stay in the light, nie? Godzina, północ. Pierwsza godzina, stay away from here. Druga godzina, don't think run. Trzecia godzina, don't wake him. Czwarta godzina, look away. Oraz piąta godzina, moving. Keep moving, przepraszam. Evidence, jeszcze tam pamiętam, jeszcze jakieś parę dowodów dostaliśmy. To była ta strona, te zasady gry, tutaj te zdjęcia świec, zdjęcia dzieciaków, to widzieliśmy wszystko. Police Missing Person Report, to też widzieliśmy, mapa całego lasu, skrawek gazety o tym pożarze. O, to, tego chyba żeśmy jeszcze nie widzieli. Police, Evidence, Submite. Piąta, czyli to jest z ostatniego naszego poziomu. Tutaj mamy Biblię grzechotkę, scyzoryk, wiadro i krzyż. Nie wiem, czy to było w każdym razie. Tego chyba nie było. Tego chyba nie było, ale nie jestem pewny. I have no idea what this shit is. Isn't that your job? Fuck you. A, dobra, to akurat słyszeliśmy już wcześniej, dobra. Jeszcze nam została oczywiście kolekcja tych naszych wszystkich przedmiotów. Wcześniej wam tego nie pokazywałem, ponieważ jeszcze nie była pełna. A teraz już mamy wszystkie przedmioty. Pierwsza godzina, druga godzina, trzecia godzina, czwarta godzina, piąta godzina. Albo w sumie od dołu to się powinno liczyć. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Dobra, obejrzyjmy sobie wszystkie po kolei. Tutaj mamy... Biblia. Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits, more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Now I will lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, pray the Lord my soul to take. Niektóre z tych odgłosów przy tych przedmiotach, one są naprawdę przerażające. I nieraz jakie brałem podczas gry, to były w stanie mi troszeczkę ciarów narobić. To jest z północy. Teraz bierzemy sobie pierwszą. Są bardzo przerażające odgłosy, takie bardzo creepy. Dlatego ja się tutaj postanawiam zamknąć, bo już wam w dwóch miejscach, że się tak wrażę, przerwałem początek. Pozwolę wam po prostu posłuchać. Jedne są krótsze, inne dłuższe, jedne są przerażające, a drugie są takie typowo zwyczajne. Wszystko macie tutaj opisane. Ja wam nie będę tego czytał, bo to nie ma totalnie sensu. Sami sobie możecie po prostu przeczytać. Jedziemy z drugą godziną. I'm coming, honey bunny. Jack and Jill went up the hill, fetch a pail of water. Trzecia godzina.
To było to o tej wojnie. You hurt him, and I'll hurt you. It's for when the bandages come off. Naprawdę przerażająca jest ta maska. Jeżeli chciałbym się na Halloween wybrać kiedyś po cukierki, to z wielką chęcią bym sobie załatwił taką maskę. Dokładnie tą, nie żadną inną, dokładnie tą. Masakra, ale można by się było przestraszyć, naprawdę. Aż mnie teraz ciary przeszły, nie? Wow. Ale ja uwielbiam to. I czwarta godzina. Naprawdę, ta maska jest o wiele bardziej przerażająca od tej. I nie wiem czemu. Ta ma taki uśmiech, wiecie, zły, a ta ma taki uśmiechnięty, i dlatego ona jest taka przerażająca przede wszystkim. What's wrong with him? Dobra, drodzy kochani, wszystkie przedmioty mamy ogarnięte, wszystko to, co chciałem wam powiedzieć, mam ogarnięte. Jest już godzina, minuta 12, dlatego ja przepraszam oczywiście was za tak długie wprowadzenie. A teraz sobie po prostu wchodzimy do gry. Zaczynamy jeszcze raz, bez świecy challenge, czas, coś się tutaj mój język ostatnio też pierdzieli, jeszcze raz. Bez świecy challenge, czas, zacząć. Jedziemy. Szykujemy się na strach. Dobra, tego nie chcę tutaj już. Wszystko skipuję. Moim zadaniem będzie to, żeby przejść tą grę bez świecy. Dobra. Midnight. Zaczynamy, drodzy kochani, od nowa. Ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać, bo tutaj oczywiście to jest północ. Tutaj będziemy mieć tylko tego naszego kochanego dzieciaczka skaczącego po drzewach. Więc tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o ucieczkę, wystarczy tylko iść przed siebie, nawet nie musimy biegać, wystarczy iść. I z tego, co pamiętam, to podczas normalnej gry to mi się wydawało nieraz, że bez świecy, że w ciemności, to te ataki są nie że częstsze, tylko że są właśnie rzadsze, że ich mniej widać, że tych jumpscare'ów też jest mniej. Ale nie wiem, jak to z czasem wygląda, czy jeżeli chodzimy cały czas po ciemku, to czy ten czas się dłuży, czy on po prostu idzie jakby szybciej, nie wiem. Shift bieganie, tak? Tak. Ale zaraz mi jumpscare wyskoczy pewnie, na 100%. Dobra, drodzy kochani. Na razie jest spokojnie, cisza przed burzą, ale ja czekam na jumpscare'a. Jezus Maria! Ej, ale naprawdę teraz się wystraszyłem! I to nie chodzi o to, że mi to wyskoczyło zaraz po tym, jak sobie to wykrakałem, tylko o to, że właśnie jak chodzimy tutaj po tym lesie po ciemku, to ten jumpscare... On się pokazuje taki jak bardziej jakby cień, wiecie o co mi chodzi? Że nie jest on jasny, nie jest dobrze widoczny, tylko jest właśnie taki ciemniejszy, jest trudniej widoczny. I co sprawia, co za tym idzie, sprawia, że jest po prostu bardziej przerażający. Ło Jezu, ale mnie ciary przeszły. A to jest dopiero... Północ. Ja się muszę też pilnować, żeby tych świec nie brać. Wow, ale mnie ciary przeszły, jak ja to uwielbiam. Zawsze będzie dobrze do tej gierki powrócić, naprawdę. Być może poruszę sobie ją też na live'ie. Tam jest, wystraszyłem się. On nawet nie spadł, tylko... Ciężej go było zobaczyć, bo on... Nie wiem, czy on wyskoczył, czy co, w każdym razie... Widziałem bardziej jakby cień niż postać. Czarną postać, po prostu jakby Slendermana po prostu. Ale w sumie nie wiem, czy ta gra jest jakby, nie wiem, odwzorowana na Slendermanie. Bo drzewa są chyba podobne z tego, co...
ale to mamy ciszę przed. Uciekamy. Ale ta muzyka tego pościgu jest bardzo fajna, mi się cały czas podoba. Są większe emocje, o wiele większe emocje, kiedy chodzimy po ciemku. Zaraz jak jakiś tam niespodziewany jumpscare wyskoczy, to będę krzyczał. Pół godziny minęło, więc nie jest źle. On nam przebiegł, ale ja w sumie go nie zauważyłem nawet, bo było tak ciemno. I się skupiłem bardziej teraz na kamerze, bo też chciałbym, żeby... Też chciałbym po prostu się na tą kamerę patrzeć jak najczęściej się da, żeby mieć z wami większy kontakt wzrokowy. Znaczy, większy, lepszy. Przede wszystkim, kiedy chodzimy po ciemku, to, kurczę, nie wiem jak to wytłumaczyć. Kiedy zmysł wzroku nie działa tak dobrze, kiedy nie jest w stanie działać w 100% swojej mocy, że się tak wyrażę, to wtedy inne zmysły przejmują kontrolę, czyli słuch, dotyk, węch. I tak naprawdę wszystkie te zmysły się wyostrzają i teraz w tym momencie dzieje się to samo. Czyli ja teraz bardziej tych bodźców, których nie jestem teraz w stanie zobaczyć oczami, jestem w stanie je dwa razy mocniej odczuć właśnie poprzez dotyk, poprzez te ciary, poprzez przerażenie, poprzez strach, poprzez jumpscary. I one zadziałają dwa razy mocniej niż jakbym ja właśnie, i oczywiście słuch, nie? One zadziałają dwa razy mocniej niż jakbym jak po prostu grał tutaj ze świecą, bo jak mam świecę, to wszystko widać wokół, a teraz jest ciemniutko. Co powoduje, że zmysł wzroku jest osłabiony, nie? Wiem, ja tutaj biologiem, ani lekarzem, ani... Jezus Maria, wystraszył mnie teraz, Jezus Maria! Właśnie o tym mówię! Wow, ale ja kocham te ciary, masakra, to jest uzależnienie, nie? Od adrenaliny. I to jest właśnie to, że on może nam w każdej chwili wyskoczyć za drzewa obok nas i my tego nawet nie zauważymy i nas złapie. Ale mam ciary, jeju, jak ja uwielbiam tą grę, to mi się właśnie w niej najbardziej podoba, że ona jest taka zajedwabista. To była chyba, to chyba obok tego, obok studni przeszedłem i nawet jej nie widziałem i właśnie o to chodzi. Że tutaj teraz większość budynków ani rzeczy nie widzę. Praktycznie ledwo co widzę, bo to jest bardzo ciemno. Na razie mnie nie przerażałem te takie ładzie. Zaraz mi wyskoczy drugi jumpscare. Wow, ale ja się sram. Ja nie wiem w ogóle gdzie on wyskoczył, nie? Zajebiste, po prostu zajebiste, kocham tą grę. Nie bez powodu ona mi się tak spodobała, tak bardzo. Na razie na moim kanale są tylko takie dwie serie, które mi się tak spodobały totalnie fest. Czyli właśnie Wick i Birdgut. Nie wiem czemu, po prostu mam takie wrażenie, że do tych gier się przywiązałem najbardziej, że one mi się tak bardzo podobają, że z wielką chęcią miałbym ochotę je przedłużać i powtarzać nie wiadomo ile razy. Nawet widzę na te te drzewa tutaj, ten żywopłot, jak się popatrzyłem, to w ogóle zobaczyłem jakiś kształt człowieka, nie? Postaci, sylwetki. Jezus Maria! Jezus Maria! Prawie w niego wlazłem, widzieliście to, ale się... Wow, no tak to ja się jeszcze tutaj nie bałem w tej grze, ja pierdzielę. Dobrze, że on od razu nie wystartował, bo jakby on od razu pobiegł za nami, to by mnie złapał. A ja prawie w niego wleciałem. Wow, ja chcę zakończyć ten poziom, bo się boję, nie? Naprawdę, Jezu, aż mnie tutaj... Aż mi nawet łza poleciała, ale taka, wiecie, taka pozytywna łza. Wow! To jest w ogóle jakieś ezoteryczne przeżycie, nie? Jezus Maria! Jezus Maria! Ja się... Wow! To jest zajebiste! Ja pierdziel, ej, ja w ogóle jakiś orgazm przeżywam teraz, nie? Przeżywam, wow! O Jezus! Ej, ale tak... Zajebiste, nie?
Ale tak totalnie! Wow! Dobra, udało nam się zakończyć ten poziom. Wow, ale ja mam ciary, ja pierdzielę. Wow. To jest zajebiste, nie? Ja się kuźwa popłakałem teraz ze strachu, ale... To jest takie zajebiste. Wow. Wow. Wow, totalny kuźwa orgazm, nie? Jedziemy dalej, godzina pierwsza. Teraz będziemy mieć... na dodatek jeszcze dziewczynkę króliczka. Wow. Wow, przechodzimy grę bez świecy. Polecam, kuźwa polecam. Jeżeli lubicie się bać, jeżeli lubicie strach, polecam. Naprawdę, to co mówię, wyostrzone zmysły, to jest zajebiste. Wybaczcie, że teraz mi się wdychnęło nosem, ale wow. Wow, teraz w ogóle im dłużej, im więcej gadam, im głośniej gadam, tym potem bardziej odczuję strach, jeżeli mi jumpscare wyskoczy, nie? Tak, ona nas przenosi. Wow. To jest kuźwa ezoteryczne przeżycie, nie? Aż mam ochotę się zamknąć po prostu. Żeby tylko to przeżyć, nie? Jezus Maria. Na szczęście ona nie jest aż tak straszna jak ten dzieciak, ale... W sumie nie wiem, czy ona będzie tu tylko ona, czy jeszcze ten dzieciak będzie, bo już nie pamiętam. Wow. Czuję się kuźwa jak w domu teraz, nie? Znaczy, no takich ekscesów to ja w domu nie miewam, ale... Naprawdę, to jest creepy. Wow. Dobra, ona już nie jest tak przerażająca, czyli rozumiem, że tego skaczącego w masę to już nie ma na tym poziomie. Znaczy już, jeszcze nie ma. Czy jeszcze, w ogóle nie ma. Wow. To jest po prostu, no... Ja nie jestem w stanie tego opisać, to jest takie zajebiste uczucie, nie? Ja cały czas się gdzieś kręcę przy płocie. I właśnie, jeżeli chodzimy po ciemku, to... to na dodatek mamy jeszcze o wiele większy problem z... kurczę, nie wiem jak... Nie umiem słowa teraz znaleźć, bo znowu zjadłem. To jest chata. Mamy większy problem z jakby nie koncentracją, tylko z tym, no... wiecie o co mi chodzi, o... Jezus Maria! To jest zajebiste. Nie z koncentracją, tylko z... Z nawigacją. Mamy... Jeżeli jesteśmy z tą świecą i jesteśmy w świetle, to o wiele łatwiej po prostu jesteśmy w stanie znaleźć drogę, którą chcemy podążyć. Umiemy się bardziej orientować w tym terenie. O to mi właśnie chodziło. A po ciemku to właśnie. Nie widzimy tak naprawdę nic konkretnego na przestrzeni tych kilku metrów, więc ciężko jest się też, o wiele ciężej się zorientować w terenie, niż mamy świecę, niż bez. Wow, czyli coś, czyli można porównać takie przechodzenie gry do grania na hardzie. Albo nawet na Extreme. Dobra, czyli on tutaj jednak jest, skoro nas zaatakował, ale też nie widziałem znowu gdzie. To sobie nie widzę, bo... Znaczy plusem tego to jest na pewno, że... przede wszystkim skoro nie mamy świecy w tym naszym challenge'u, no to grubaska nie obudzimy, bo nie mamy światła. To w pewnym sensie to jest ułatwienie, ale... Pół godziny minęło i nie jest źle. I pamiętam, jak przychodziłem do gry na samym początku, to miałem ogromne problemy, żeby przejść pierwszy etap, żeby przejść drugi etap. I chyba tak naprawdę trzeci etap mi się chyba udało przejść najszybciej i najłatwiej.
Albo i nie, już nawet nie pamiętam. W każdym razie chyba schody się zaczęło od trzeciego, czwartego, piątego etapu. Trzeci, czwarty etap się zaczął schody. A po ciemku, no to już tak naprawdę... You don't see me. Shut up. Co się dzieje? Niewidzialna ściana, nie wiem czemu. Czemu ten jumpscare trwa i gdzie on w ogóle jest? Gdzie ona w ogóle jest? Długo! Ale już mieliśmy taką sytuację. Dobra, ono się pojawia tutaj. Czyli ja rozumiem, że to jest taki jumpscare, że on nie ma jakby terminu ważności. Wow! Świetne! Ja to sobie umiem... Kurde, teraz zepsułem, bo się popatrzyłem akurat na kamerę, kiedy mi jumpscare wyskoczył. O Jezu, to jest właśnie też najgorsze. Widzicie, to, że ta gra mi się tak podoba, to, że ona jest tak zajebista, to już widzicie moją reakcję po tym, jak ja jestem po prostu zajmuję się czymś innym i nagle wyskoczy jumpscare i ja go nie zobaczę i żałuję dlatego, że go nie zobaczyłem. No i to jest właśnie magia tej gry, że ona jest taka zajebista. Jezus Maria! To nie jest zoo, uciekamy. Nogi za pas! Nogi za pas! Ja cały czas was chcę zainteresować, oczywiście po tym troszeczkę zaspamowanym wstępie. Jak uda mi się ten poziom przejść za pierwszym razem, to... to spróbuję jeszcze odpalić trzeci poziom. Może akurat się uda przejść, trzy godziny na raz. Bo teraz już jest 28 minuta prawie. Dobra, będzie atak. I to chyba będzie ostatni atak. Ostatni atak na tej w tej godzinie. Dobra. I ona w sumie nawet nie jest jakoś straszna. Ewentualnie ten jumpscare mógłby nas przestraszyć, ale go nie zobaczyłem niestety. Nawet nie wiem kto, od kogo, od jakiego dzieciaka ten jumpscare był, nie? Bo się popatrzyłem na kamerę i w ogóle nie zwróciłem uwagi na monitor. Dobra, wow. Tutaj zobaczyłem gałęzi, znowu mi się wydawało, jakby on zaraz miał skoczyć na nas. To jest świetne po prostu, to jest świetne, co ta gra nam oferuje, nie? Naprawdę, jeżeli chcecie się zabawić przy tej grze, grajcie bez świecy, nie bierzcie świecy. Najlepsza zabawa jest po ciemku. Świeca jest dla słabych. Teraz chcę zachować troszeczkę ciszy i spokoju, żeby lepiej zareagować w kryzysowych sytuacjach. Przeniosła nas, dobra. A dlaczego ona nas przenosi? Przecież ona nas przenosiła, kiedy my stoimy w miejscu albo się kręcimy w jakimś punkcie konkretnym w kółko, to nas przenosi. Ale nie wiedziemy, że ona nas może przenieść, jeżeli my idziemy przed siebie prosto. Nie wiem, jak działa ten skrypt, w każdym razie... Niby to są nasze kroki, ale mi się wydawało, jakby to były obok gdzieś. Dobra, myślę, że to pójdzie gładko. Gdzie on jest? W ogóle, dlaczego on nas jest w stanie dogonić, kiedy my nie biegamy? Nie wiem. To jest dla mnie dziwne troszeczkę. Nie wiem, jak to wygląda, ta animacja właśnie. Jak on nas goni, kiedy my po prostu chodzimy. Nie biegniemy, tylko chodzimy. Jakby się dało zobaczyć to jakoś z boku, to z wielką chęcią bym to zobaczył. No i myślę, że... Jeszcze jakieś trzy... Przy odrobinie szczęścia może, znaczy szczęścia, przy po prostu mojej dobrej grze może dwa odcinki, to jest pierwszy. Więc ja podejrzewam, tak stawiam na trzy odcinki, no może być mniej, może być więcej, nie? Wow, ale o wiele łatwiej, o wiele lepiej wygląda po prostu ten teren, o wiele straszniej, o wiele lepiej.
kiedy jest on totalnie zaciemniony. Tutaj pełno jest świecek, które nam tutaj błyszczą. Patrzcie, tu mamy świece. I co jest najlepsze, kiedy szukamy tych świec, kiedy ich chcemy, kiedy ich potrzebujemy, to ich do cholery nie ma. A kiedy właśnie gramy bez świec, kiedy ich nie szukamy, to do cholery, to wszędzie coś tutaj miga, nie? To jest właśnie z jednej strony bardzo głupie, a z drugiej strony bardzo fajne. Ja nie wiem, czy to jest specjalnie tak zrobione, żeby było po prostu trudniej te świece znaleźć. Dobra, przeszliśmy drugą godzinę. Przeszliśmy pierwszą godzinę, teraz zaczynamy drugą. Dobra. Zrobię sobie podejście do tej misji. Jeżeli uda mi się ją przejść, to będzie zajebiście, a jeżeli nie uda mi się jej przejść, no to po prostu sobie zakończę ten odcinek i tyle, nie? A na następnym po prostu zacznę dalej kombinować. Bo teraz się tutaj pojawia ten nasz kochany dzieciak, na którego się nie możemy patrzeć. I nie pamiętam, czy reszta znikała, czy nie. W każdym razie on tutaj na pewno będzie i cały czas będzie się na nas gapił. Ja sobie idę przed siebie. Jezus Maria, ale dobra. I tak drgnąłem, bo się wystraszyłem. Mimo tego, że już jestem przygotowany. I widzicie, jak ciemność wpływa na to, że człowiek odczuwa więcej i mocniej, nie? Niż jak odczuwa w świetle. Wow. Tyle adrenaliny, to ja chyba przez ostatni cały tydzień albo i nawet miesiąc nie wciągnąłem, że się tak wrażę. Co teraz przez te... To jest grubasek! On tam jest! Dobra! Czyli my nie możemy... Dobra, tutaj jest... Aha, bo tutaj jest tak, ten, na którego się nie możemy patrzeć, i śpiący grubasek, czyli... W ogóle jestem w szoku, bo ja tutaj cały czas nowe rzeczy odkrywam w tej grze, nie? Czyli jeżeli my przejdziemy obok niego, nawet za blisko, obok niego, to on się obudzi nawet. Ja myślę, że my go możemy obudzić jedynie świecą. Ale widzę też, że obudził się, kiedy żeśmy obok niego bardzo blisko przeszli, więc na to też trzeba uważać, więc... To nie znaczy, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, bo możemy przez przypadek nawet w niego wlecieć, uciekając przed jednym. I wtedy on może nas złapać. I widzieliśmy, jak on się budzi. Totalne bydle. Ale myślę, że uda mi się na spokojnie przejść ten poziom. Jeżeli uda mi się przejść pierwszy poziom, pierwszą godzinę, drugą godzinę i trzecią godzinę za pierwszym razem, to w ogóle, no... Będziecie mogli spokojnie zobaczyć, jak ja się w tej grze rozwinąłem, jak ja po prostu tą grę ogarnąłem. Bo jak ja zaczynałem w nią grać i grałem te pierwsze trzy poziomy, to ja chyba wszystkie razem powtarzałem, nie wiem, ze 20 razy, zanim ja je przeszedłem. A tutaj wystarcza jedna próba w tym momencie i już no. O ludzie, jak ja będę tęsknił za tą grą, naprawdę. Jezus Maria! Jak mnie wystraszył! Wystraszył mnie dlatego, że się skupiłem na gadaniu. I nagle mi tutaj do ucha się wydarł. Jezus Maria. Jezus Maria, Matko Boska. Ale nie. Kocham kuźwa twórców tej gry. Ten horrorek jest teraz dla mnie straszniejszy niż na samym początku, nie? Naprawdę. Teraz się nie wystraszyłem, ale i tak troszeczkę, wiecie. I on teraz, my idziemy przed siebie, nie patrzymy w górę, nie patrzymy w dół, on się nam nie pokazuje przed twarzą, tylko on... On tu gdzieś śpi, pod mostem chyba. Jezus, pod mostem on śpi! No patrzcie, no... Nie, to jest coś zbugowane na 100%, bo on się nie pojawia przed naszą twarzą. Tylko... Za nami, no nie wiem, czemu tak się dzieje. Chyba on po ostrej imprezie troszeczkę zabalował, dlatego tak chrapie. Jak dzika świnia w żołędziach. Ale ja mam nadzieję, że ja tak nie będę chrapał snem wiecznym.
Kiedy już mnie złapią. Dobra. To jest to, drodzy kochani, czego ja oczekuję i czego wy na pewno oczekujecie. No widzicie, jak tu działa? Nie wiem, coś się tutaj baguje. Idę przed siebie, nie patrzę się na boki i tyle. Tu nie ma co tutaj ogarniać, wystarczy tylko iść przed siebie, jesteśmy bezpieczni, nie? To jest najlepsze, a z pierwszym, drugim i trzecim poziomem miałem takie problemy, a teraz tu bez problemu wszystko idzie. Czemu się czasami blokuje między... Niby jest bardzo duża przestrzeń między tymi drzewami, niektórymi. I się muzyka włączyła, a jumpscare, a tak dalej trwa, więc... No, jestem mistrzem bugów po prostu, wszystko się buguje. Te wszystkie mesery są pobugowane, wszystkie gry są pobugowane. A ja te wszystkie gry... No się nie pojawia przed nami, no, nie wiem co się dzieje, chyba się nas boi. Już jesteśmy za bardzo zaawansowani, żebyśmy mogli... Tak o sobie przegrać. Ja nie wiem co tu się odwala, od Janie Pawla. Bo on cały czas tam świeci, widzicie? Jak on robi nam atak, to my mamy przy co... jak to się nazywa? Nie błysk światła, tylko wiecie, strumień światła. Bicie światła, o, tak się wyrażę. Nie wiem, nie wiem. To jest chyba sposób, żeby go unikać, po prostu iść przed siebie. Już nawet się muzyka sama włącza, bo to się wszystko baguje. O, ludzie. Bo ono się chyba dlatego, że się za często pojawia. Że się jeden atak od niego nie skończy i nagle się zaczyna drugi i się muzyka najpierw się włącza, a potem się jakby niweluje. On tam gdzieś spał, bo... Zapomniałem o drugiej fazie, ale na szczęście... Zapomniałem totalnie o tej drugiej fazie, ale na szczęście kuźwa mam taki refleks, że udało mi się... go uniknąć bez problemu. Dobra, a ta widzę tutaj te swoje odgłosy... wydaje... W ogóle był pierwszy gong czy nie? Bo już nawet nie wiem. Dobra, przeniosła nas. Go away! Jak mam uciec, skoro... Jak mam uciec? Jak mam odejść, skoro... Cały czas tutaj próbuję coś... ogarnąć i się nie da. To wy mnie tutaj trzymacie siłą, no cóż, skoro trzymacie. Nie chcecie mnie wyprosić. To będę się musiał wyprosić sam, ale to i tak... Trzeba będzie z tym poczekać troszeczkę. Ja nawet nie wiem, w jakich miejscach... Gdzie ona była? To było akurat dziwne. Czyli ona się pojawia w tym poziomie. Dobra, drodzy kochani. Wydaje mi się, że to będzie oczywiście odpowiedni moment, żeby sobie po prostu zakończyć ten odcinek. Cóż mogę powiedzieć, bez świecy challenge jak najbardziej udany. Szkoda, że nie udało mi się tego trzeciego poziomu przejść. Ale to już tam trudno, będzie więcej zabawy dla was. Wszystko co chcę wam powiedzieć macie oczywiście w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że ten odcinek z Wika wam się podobał. Mam nadzieję, że mój challenge, który sobie sam postawiłem, swoje wyzwanie, które sobie sam postawiłem, że wam się też również podoba, że wam to po prostu do gustu przypadło. Mam nadzieję, zapraszam was również do innych serii, jak i do innych odcinków z Wika, poprzednich i ewentualnie kolejnych. Jak mówię, pewnie nagram jeden albo najprawdopodobniej jeszcze dwa odcinki z Wika wpadną, kto wie, może trzy, jeżeli będę miał po prostu problemy z przechodzeniem tych godzin. No i cóż, przepraszam was po raz kolejny za ten mój spam na sam początku, ale wiecie jak ja jestem, ja lubię sobie pogadać, lubię wam opowiedzieć o grze, o sobie, o moich przeżyciach, doświadczeniach, o moich jakichś postanowieniach i różnych takich typu dziwnych pierdołach. Cóż, Wick grany po ciemku wywołał we mnie naprawdę bardzo duże i zajebiste emocje, po prostu totalny orgazm adrenaliny. Polecam, jak najbardziej polecam wam. Polecam tą grę grać po ciemku bez świecy, bo jest po prostu tak 100 razy zajebistsza niż jak gramy w świecy. Niż jak gramy w świetle. Cóż, mam nadzieję po raz kolejny, że wam się po prostu to podobało.
Ja był Renegat. Do zobaczenia na kolejnych premierach z Wika, do zobaczenia na kolejnych premierach z innych kolorków. Do zobaczenia na kolejnych live'ach przede wszystkim. Live'y już weszły na stałe do mojego kanału. I planowałbym tak, na samym początku planowałem 1-2 live'y w miesiącu, ale teraz może zwiększę tą liczbę do stałych 2, ewentualnie 3. A kto wie, może jeszcze czasem by wyszły jakieś 4 live'y w miesiącu, czyli to by dawało jakiś jeden live na sobotę bądź na niedzielę. No cóż, zabawa jest przednia, to jest najważniejsze na moim kanale, zabawa jest przednia. Jak mówię, ja był Renegat. Do zobaczenia, robaczki. Trzymajcie się. Całuski. I pa, pa.